Siemanko. Słuchajcie, na takim etapie zakończyłem ostatnio. Bawiłem się tam przy włazie. Takie docinki śmieszne, różne. Zasypałem to przesianym piaskiem. Już trochę nawet powmiatałem. Jeszcze będzie to do delikatnego zagęszczenia. Ale to kiedyś, kiedyś. No i kopałem rurę. Zaraz zabieram się za odwodnienie liniowe. Chciałbym coś tutaj nagrać. Przygotowałem sobie w ten sam dzień, co robiłem tam, kostkę, jeden z kanałów, czyli wytłukłem denko. Tu jest polimerobeton, czyli jakaś żywica z piaskiem, z cementem może, nie wiem. Tutaj trzeba trzasnąć młotkiem, żeby wyleciało to denko. Wkleiłem kruciaka z rury 110 i wkleiłem denko z kawałka panela winylowego. Można oczywiście oryginał kupić, ale szkoda pieniędzy raz, a dwa jest strasznie gruby. A chciałem, żeby to maksymalnie tam doszło do krawężnika. Klej, jakim to kleiłem. Listwy, panele, profile. Bardzo mocny klej. I tak samo będę kleił jeden kanał z drugim kanałem. Też chyba, na pewno są oryginalne jakieś kleje producenta. Miałem takie coś, no to zastosowałem to coś. I teraz, jak jest ustawione, jest na swoim miejscu, wszystko ładnie, to nie powinno być żadnego problemu z montażem. Tu jeszcze przyjdzie oczywiście uszczelka. W każdym razie to ma siąść. Nie chcę wkładać, bo będzie mi później trudno wyjąć i mogę wyrwać to świeże klejenie. Ten kanał ma siąść około centymetra niżej kostki. Takie było założenie i tak zrobię. Te dwa rzędy kostki też będą odwrócone. Tędy będzie ustawiona ta kostka. Chodziło tylko o o ten dystans do ustawienia rury. Rura zagęszczona dobrze wchodzi w drugą rurę, tam idzie odwodnienie, i zasypana, zagęszczona słów mi brakuje, jest dość rano, jeszcze śpię. Na suchy beton. Suchy beton. I tak samo kanały zaraz będę ustawiał też na suchy beton. Mieszam. Tylko tutaj było dość ciepło wczoraj, przedwczoraj i tak dalej. Więc będę musiał sobie zrobić jakiś kopiec, wlać tam wody, żeby wpiła w piach, i dopiero ten napity piasek wsypuję do betoniarki bez dodawania już wody tam. I cementu, pół worka cementu na taką taczkę, to jest około 12-13 łopat piasku. Dobra, mieszam, ustawiam, pokażę, jak będę sklejał jedną część z drugą. Tymczasem, cześć. Obsadzam kanały. Przez to, że sobie przygotowałem
prędzej podsypkę, to nie muszę tutaj walić teraz dużo. I dobrze i niedobrze, no bo tak teraz patrzę, że ten piach jednak ma spore kamienie, które mogą przeszkadzać. A jakby było na raz sypane, no to mógłbym je ubić. Ale nic takiego się nie dzieje. Kanały mają szczałkę do tego miejsca odpływu, każdy jeden. I wszystkie w tą samą stronę będę kładł. Nakładam klej. Jak tutaj będzie jakaś nieszczelność, no to nic się nie będzie działo. No to po prostu sobie wsiąknie. To nie rynna, że musi być szczelnie. W 100% tak se myślę. Ostatni będzie docinany i na końcu też przyjdzie denko. Po kostce widzę, że ma siąść niżej, ale sprawdzam i tak poziomicą do płaszczyzny. Tutaj jest spadek kostki, przypominam, w ten kanał wejdzie rynna, wleci tam woda z rynny i popłynie sobie dalej. Tutaj mi za nisko siadło, więc trzeba tam podsypać. Później pościągam te kratki, tu uzupełnię jeszcze troszkę, można by było, a tylko tą stronę. Z tej strony kanału też poukładam kostką taki a la rynsztok. Zastanowię się, żeby te kostki są teraz w poziomie z tamtą częścią. Zastanowię się, żeby je zeskosować. Chyba tak zrobię. Czyli tą stronę wbiję niżej, a tamta strona zostanie tak wysoko. Bardzo dobry plan będzie. Jeszcze dziepko w dół z tej strony.
Okej. 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 I teraz jak wyciągam kostkę z tego miejsca, zbieram stąd trochę piachu. I samą końcówkę podsypuję też piaskiem z cementem. Na fajrant oczywiście zlewam wszystko wodą, żeby już ten beton wiązał. Coś mi się tu rozjeżdża. Przez to, że kostki rozsuwałem, to i te muszę teraz rozsuwać. Człowieku, co ty robisz? Tak się nie robi. No właśnie, tak się nie robi. Tak. No i ze szwagrem. A ja sam. Tam dosuwam maksymalnie, później dosunę sobie kanał delikatnie. I tak jak mówiłem, chyba skuszę się do tego, żeby tutaj powbijać kostkę z tej strony do tego kanału. I tak dalej, i tak dalej. Też z tej strony nasypię, tylko będę musiał chyba zagęścić tą część. Albo ten fragment nie. Nasypię tutaj suchego i poustawiam kostki do poziomicy, żeby już zrobić sobie ten a la rynsztok. Dobra, kończę. Pokażę wam później, jak mi to wyszło. Na razie. Kanały obsadzone. Kanały mam obsadzone. Teraz kończę wykładać ten rynsztok. Tutaj jeszcze mam kąt nieustawiony dokładnie.
Jak wszystkie kostki ułożę, wezmę długą łatę. Z tamtej strony mam już azymut. Też się będę łapał takie pół centymetra od tej dolnej fazy. Cała kostka jest około centymetra nad. Tak samo z tej strony zrobię. Wezmę poziomicę, chwycę w tym miejscu. Złapię poziom u góry, u dołu i tędy do długiej łaty, żeby nie falowało. I fajrant na dziś. Z tą robotą. Później zleję to oczywiście wodą. A jak się będzie miało czas, no to przywiozę kolejną szczepę piachu. Już tutaj dużo nie trzeba. Teraz wezmę sobie chyba płukany piasek, żeby się lepiej mieszał z cementem, żeby nie było kamieni. I wyłożę tutaj całość, resztę niesortem granitowym. Patrząc, w którym miejscu wychodzi fuga tutaj na blaszkę, tak samo staram się trzymać z tej strony, żeby mi tu ładnie spasowało, bez docinek żadnych. Są trochę porozsuwane, nieściśnięte, ale za to pełne ładne kostki, a nie jakieś takie wąskie skrawki. Tyle w tym filmie. Coś tam może pokazałem. Kto umie wyciągać wnioski, sobie jakieś tam wyjmie. Także do następnego strzałeczka. Cześć. Tak mi to finalnie wyszło. Dzień dobry pani. I później jeszcze może dzisiaj wepnę się rynną. Tam będę musiał w kratce wyciąć po prostu otwór, wsunąć ten pionowy fragment w ten kanał i finito. Finito. Dobra, spadam teraz do innej roboty. A tutaj widzimy się na układaniu kostki granitowej. Nara.